Nazywam się Krzysztof Miś. Godzina 10 wybiła, a więc nasze spotkanie czas zacząć. Tak jak mówię, Krzysztof Miś z tej strony. Prowadzę kolejne webinarium dla Państwa. Tym razem spotykamy się na webinarium w zasadzie dwuczęściowym, a dzisiaj część pierwsza, czyli rozwinięcia płaskie w wersji dla instalacji symetrycznych. Po drugiej stronie jest też Marcin Krzyżanowski. Marcin Krzyżanowski dzisiaj będzie zajmował się moderacją czata. Natomiast dwa słowa na temat osób, które zajmowały się tym tematem, tym projektem od strony takiej koncepcyjno-projektowej, procesowej. To jest pani Joanna Wolf. Pani Joasia zajmowała się tutaj liderowaniem tego projektu, także koncepcję, prowadzenie, sposób prowadzenia, wytyczanie kolejnych elementów do publikacji, to jest temat Joasi. Tutaj zwracam na nazwiska, Joasia Wolf. W tej chwili przejęła pałeczkę po Joasi Marta Pszczółka. W tej chwili ona prowadzi ten projekt, a ja nazywam się Krzysztof Miś, także widzicie Państwo, że ekologicznie i zielono, trzy zwierzątka, dwie panie, które zajmowały się i zajmują liderowaniem projektu. No i ja jako Krzysztof Miś, prowadzący dzisiejsze webinarium. Proszę Państwa, dzisiaj przed nami godzina 15 z tymi naszymi rozwinięciami płaskimi. I ja mam dzisiaj zamiar Państwu raz, że przedstawić temat ogólnie, w pewnej części szczególnie, na wybranych przykładach rozmaitych instalacji i rozmaitych podejść do automatycznych rozwinięć płaskich. Podzieliliśmy to webinarium na dwa, ponieważ zakres jest bardzo ciekawy, a doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie na tyle, powiedzmy tak, w sposób pełny go przedstawić w całym zakresie funkcjonalności, że na podstawie rejestracji tych i uczestnictwa w tych dwóch webinariach będziecie Państwo, takie mam przekonanie, mogli sami wypłynąć na szerokie wody tej funkcjonalności. Także mam nadzieję, że dużo Państwo skorzystacie. Temat nie jest jakiś trudny, funkcjonalnie jest bardzo ciekawy. Ja ten temat też z pewnego względu prowadzę tam też głównie od strony supportowej, od strony wsparcia i o tyle jest to ciekawy temat, że jest to jeden z najbardziej w ogóle złożonych algorytmów w wersji 5. Mam tutaj na myśli algorytm rozwijania wszystkich instalacji, bo dzisiaj z okazji tej takiej rozbiegówki, to zajmiemy się tymi instalacjami symetrycznymi. One są wykonawczo prostsze i dla algorytmu też są prostsze, dlatego ten pierwszy krok wstępu właśnie z instalacjami symetrycznymi. Na podstawie tych kolejnych projektów będę Państwu prezentował wybrane, przy czym będą to prawie wszystkie zagadnienia związane z automatycznym rozwinięciem ogólnie. Mam tutaj na myśli głównie parametry elementu punkt startowy oraz elementu punkt sterujący, bo to są w zasadzie dwa najważniejsze elementy, o których musicie Państwo wiedzieć jak najwięcej. Natomiast część rzeczy, takich już szczegółowych, nie będę Państwu omawiał z tego względu, że mam nadzieję, że one są dość intuicyjne. W wersji 5 być może część z Państwa już robiła jakieś automatyczne rozwinięcia. Podejście jest iście rewolucyjne, ponieważ to rozwinięcie powstaje w sposób automatyczny na podstawie tego, co robimy na rzutach. I stąd ta rewolucja oczywiście odniesiona do wersji 4, ponieważ w wersji 4 mieliśmy albo ręczny, tutaj mam na myśli głównie instalacje sanitarne, a więc ciepła zimna woda i kanalizacja wewnętrzna, natomiast taki powiedzmy prawie że półautomatyczny albo
no, ręczno-automatyczny w instalacjach grzewczych, bo tam były te elementy, które też automatycznie, takie klocki, automatycznie się rozwijały. Ja jestem wychowany zasadniczo na wersji 2 i ci z Państwa, którzy również na wersji 2 się wychowali, to no, z mniejszym lub większym sentymentem jakoś wspominają całkowicie ręcznie edytowalne i tworzone ręcznie rozwinięcia. Natomiast moim zadaniem, mam nadzieję, że mi się to uda, będzie przekonanie Państwa, żebyście no, porzucili te stare nostalgie związane z ręcznym rozwinięciem. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się Państwa przekonać do tego, żebyście Państwo korzystali z tego, co oferuje program w wersji 5, jeśli chodzi o rozwinięcia tworzone w sposób automatyczny. One są oczywiście tam w dużej mierze konfigurowalne, o czym dzisiaj też będę mówił. Natomiast na podstawie tego, co program generuje, możecie Państwo no, szerokim gestem po eksporcie do DWG sobie już przerabiać pod własne wymagania, już bardzo szczegółowe. Dlatego no, mimo, że jest sporo zapytań o te rozwinięcia ręczne, tworzone w sposób ręczny, ja nie widzę jako wieloletni użytkownik wszystkich naszych programów, nie widzę żadnych w zasadzie zalet rozwinięcia tworzonego w sposób ręczny, prócz w zasadzie dwóch aspektów, czyli to jest pierwszy aspekt, czyli projektowanie tylko i wyłącznie na rozwinięciach. Tego się nie da zrobić w wersji 5. Oraz tworzenie rozwinięć aksonometrycznych, tego też się jeszcze nie da zrobić, chociaż myślę, że ten postulat również znajdzie swoje odzwierciedlenie w automatycznych rozwinięciach. I na koniec to jest temat projektowania kotłowni. To w wersji 4 było możliwe, aczkolwiek ani wersja 4, ani wersja 5 nie miała ku temu dedykowanego zakresu obliczeń. Także powiedzmy, że jak to się mówi tak ładnie, to był taki feature wersji 4, natomiast w wersji 5 go nie ma, bo po prostu tej kotłowni, która z naszego punktu widzenia jest osobnym w ogóle zakresem, czy osobną dużą funkcjonalnością, która prawdopodobnie i tak się pojawi wcześniej czy później w wersji 5 i wtedy, być może wcześniej także, będą elementy albo ręcznej edycji tego rozwinięcia, już wykonanego automatycznie, albo wręcz pojawi się jakaś duża funkcjonalność związana z wykonywaniem także ręcznie tego rozwinięcia. Czyli z całej tej wyliczanki najważniejsza rzecz, która w tej chwili może Państwu w jakiś sposób przeszkadzać, to jest temat braku możliwości wyłącznego projektowania na rozwinięciach, przy czym no, mówiąc wprost, standard BIM, o którym bardzo dużo się mówi, bardzo wielu użytkowników biur projektowych i w ogóle całego świata związanego z procesem projektowania no wymaga już tego standardu i tam, jeśli chodzi o główny nurt przygotowywania dokumentacji technicznej, nigdzie nie ma mowy w ogóle o rozwinięciach płaskich, aksonometrycznych czy każdych innych. No, nasz program, jak Państwo widzicie, to umożliwia. Natomiast podejścia do rozwinięć ze względu na to, że jest dostępny pełny model 3D, który można sobie jakoś tam pokroić, czy nawet sobie wydrukować go, czy obrobić po eksporcie do formatu IFC, można to w rozmaity sposób przedstawić. Mówię tutaj o sposobie patrzenia procesu w standardzie BIM. Natomiast oczywiście no wiemy, rozumiemy, jak i po co w ogóle jest rozwinięcie płaskie. No one w przeszłości, to tylko już kończąc zaznaczę, zastępowało nam trzeci wymiar, a więc to wymiar pionowy miał być odzwierciedlony w 100%, natomiast wszystko, co jest związane z poziomem, prezentowaniem instalacji, to jest powiedzmy takie schematyczno-umowne. I tak jest też w wersji 5, czyli ona przy tych automatycznych rozwinięciach, rzecz jasna, również zachowuje rozmiar tak zwany Z, czyli pionowy. My dzisiaj skupimy się na dwóch instalacjach. Będzie to instalacja grzewcza w różnych smakach
oraz będzie to instalacja kanalizacyjna, przy czym instalacja kanalizacyjna, tutaj akurat ją widzimy, widzicie Państwo ją tutaj w tej chwili na tym naszym tak zwanym splashu zaczynającym te webinarium. Ta kanalizacja będzie dzisiaj tak w niewielkim stopniu poruszona, jeśli chodzi o automatyczne rozwinięcie, z tego względu, że ona akurat reprezentuje taki najprostszy sposób wykonywania tego rozwinięcia. Definicja główna, i to też od tego może warto zacząć, dotyczy instalacji symetrycznych, a więc instalacji takich, tutaj z wyłączeniem kanalizacji, która jest w innej topologii, bo to jest w zasadzie taka topologia na zasadzie gwiazdy, takiego rozgałęzienia, to te wszystkie instalacje grzewcze, które dzisiaj będę prezentował, są symetryczne, a więc od źródełka do odbiornika mamy, powiedzmy, umownie prowadzony ciąg zasilania i powrotu. I na działkach komplementarnych, to tak mówię ogólnie tą definicję, mamy po prostu ten sam przepływ. W związku z tym są pewne wyłączenia, jeśli chodzi o generowanie w instalacjach grzewczych tego automatycznego rozwinięcia. Samo automatyczne rozwinięcie jest obsługiwane tutaj przez zestaw ikonek i tylko zwrócę uwagę, że ten zestaw ikonek na każdym zakresie edycji ma inne wybarwienie. Tu jest kanalizacja, a więc taki jest to jasno-brązowy, tak się zaznacza kanalizację generalnie w naszym świecie projektowym. Za chwilę zobaczycie Państwo instalacje grzewcze, a więc będą to wybarwienia czerwone, a za kilka tygodni, 2 lutego, spotkamy się przy okazji webinarium z takich trudniejszych trochę zagadnień, a więc instalacjami niesymetrycznymi, i tam już te ikony są kolorowane na niebiesko. Także to one są w ramach tych różnych zakresów różnie wybarwione. Dobrze, tyle jeśli chodzi o tematy wstępu. Wyłączenia. Czego program w wersji 5 nie generuje z automatu, bo czego nie robi, to już wiemy, jeśli chodzi o te rozwinięcia. Natomiast nie generuje układu Tichelmana, bo tam nie mamy do czynienia wtedy z działkami symetrycznymi, tam nie ma tej symetrii, czyli tam komplementarne działki nie zachowują tego samego przepływu, ten przepływ jest różny. Druga instalacja, która nie jest automatycznie rozwijana, ale powiedzmy nie jest automatycznie rozwijana w pełni, to są wszystkie instalacje, które mają panele ścienne, panele sufitowe oraz promienniki. To wtedy program nie umieszcza tam poszczególnych odbiorników, tylko po prostu zaznacza tam zakończenie takim trójkącikiem, że jest to włączenie innej instalacji, czy rozwinięcie innej instalacji, tak nazywa się ten element. A trzecim wyłączeniem głównym są to instalacje z elementami zdalnych połączeń, czyli coś, co tam pamiętaliśmy, tak pi razy drzwi z wersji 4, tam to było dość szeroko używane. To są te nasze pary automatycznego połączenia. Jeśli taki element występuje w instalacji gdzieś na drodze, to wtedy automatyczne rozwinięcie nie powstaje i program generuje odpowiednie komunikaty diagnostyki. To są wyłączenia. Przejdziemy sobie teraz już do poszczególnych rozwinięć. Ja na podstawie tych poszczególnych rozwinięć będę Państwu prezentował tematy związane ze szczegółami. I na każdym projekcie będę wybierał te funkcje automatycznego rozwinięcia, o których chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć i je przedstawić. Zaczynamy sobie od projektów takich szybkich, po najbardziej złożone, i na nich będę prezentował kolejne funkcje. Pierwsza rzecz, nie wiem czy Państwo wiecie, mamy aplikację mobilną i z aplikacji mobilnej można wczytać sobie plik projektu, to jest zwykły JSPROI, on w ten sposób wygląda, to jest zupełny surogat, znaczy surogat w tym sensie, że to jest plik wsadowy, który powstał z szybkiego obliczenia instalacji płaszczyznowej grzewczej. On w ten sposób wygląda i to już tutaj jest pierwsza rzecz, którą chcę Państwu zaprezentować. W takim projekcie, bo tutaj mówimy o szybkich
o szybkim wykonywaniu instalacji. U nas pyta, czy wstawić zamiast źródełka wirtualnego. I tutaj jak sobie połączymy tą instalację tylko do źródełka. Fantastyczna rzecz, o której warto pamiętać, że do automatycznego rozwinięcia wystarczy nam działająca funkcja Shift F2, działająca w tym względzie, że nie zwracająca nam komunikatów błędów. Jeśli są ostrzeżenia, to jest OK. Natomiast Shift F2 oznacza, że automatyczne, bez komunikatów błędów, że automatyczne rozwinięcie powstanie i nie trzeba liczyć projektu. Także to jest bardzo duża zaleta generalnie tego podejścia. Ona będzie miała też swoją emanację. Punkt startowy. Punkt startowy można wstawiać na wiele elementów, czy to będzie źródło, czy to będzie rozdziela, czy to będzie paradziałek, czy to będzie pion. Jest wiele, wiele elementów, na których można to automatyczne rozwinięcie wstawić. W związku z tym tych automatycznych rozwinięć, znaczy punktów startowych automatycznego rozwinięcia w jednej instalacji może być wiele, tak naprawdę nie ma tutaj ograniczeń. Jeśli sobie wygenerujemy tą naszą instalację, ona ląduje nam na osobnym arkuszu. Ten arkusz powstaje zgodnie z nadanym przez nas albo automatycznie symbolem. Zobaczmy, czy ona nam tutaj powstała. Podłogowe ścienne, jedyne widoczne. Momencik, bo chyba musimy jeszcze połączyć drugi rozdzielacz. Wtedy będziemy mieli komplet. Shift F2. Mam nadzieję, że nam tutaj to ładnie pokaże. No, nie wiem czemu, no i zaczynamy nasze. Nie wiem, dlaczego nie chce mi pokazać. Powinien normalnie pokazać mi tutaj automatyczne rozwinięcie z tej naszej instalacji wykonanej. O, może zróbmy tak, że ja sobie ją obliczę i jeszcze raz wygeneruję. A, punkt startowy. Przepraszam, jakoś źle wstawiłem. Dla takiej instalacji, o, zrobimy go sobie tu, znaczy powinienem go zrobić tu. Proszę bardzo. Teraz już będzie wszystko w porządku. O, proszę bardzo. To jest rozwinięcie takie najprostsze z tego projektu, z naszej aplikacji mobilnej. O tym warto powiedzieć, że taka aplikacja mobilna jest, bo pewnie niewiele osób wie, natomiast ja sobie zrobię tak. I tu mamy pełnię tego rozwinięcia. Także oprócz tego, że możemy skorzystać z aplikacji mobilnej, to możemy skorzystać także z aplikacji desktopowej, która wczyta nam ten projekt w wersji mobilnej. Proszę bardzo. I może powstać takie automatyczne rozwinięcie. Od razu tutaj widać kolejny plus takiego automatycznego rozwinięcia. To znaczy nie trzeba rozrysowywać przyłączy, ponieważ przyłącza wirtualne. Proszę bardzo, nie są wymagane od rozdzielacza podwójnego do powierzchni grzewczych. Proszę bardzo. O tak. Widzicie Państwo. Także to jest pierwsze podejście do automatycznego rozwinięcia. No ja zasadniczo jestem fanem tych automatycznych rozwinięć, bo same automatyczne rozwinięcia to jest jedno kliknięcie generuj, i powstaje od razu automatyczne rozwinięcie. Dobra, to jest projekt ten nasz najmniejszy. A teraz sobie troszeczkę będziemy zwiększali te wielkości instalacji. Proszę bardzo. To jest już projekt wykonany w aplikacji desktopowej na identycznej zasadzie. Czyli Chlaś to jest również szybki projekt ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
Także są wstawione strefy, są wstawione dwa rozdzielacze. No ta instalacja już jest policzona, także w sposób bardzo podobny, jak przed chwilą widzieliśmy. Wstawiamy sobie tylko źródełko, bo to jest wymagane. On nas prosi, informuje, że to źródełko zastąpi nam źródło wirtualne. Podłączę sobie. No, choć. No, podłączę mi się. Zaraz, momencik. Widzicie Państwo, że dzisiaj jest taki dzień, że edycyjnie, mimo że jest ładna pogoda, Shift F2. Widzicie Państwo, że strzałeczki się pokazały. Warto zawsze sobie diagnostykę obejrzeć, bo ja przy tym pierwszym przykładzie nie spojrzałem na diagnostykę. I tutaj analogicznie, jak w przypadku tamtego projektu z instalacji desktopowej, tylko wstawiam. Na razie nic nie konfiguruję, bo te konfiguracje to będziemy się za chwilę nimi zajmowali. I znowu patrzymy. Proszę bardzo. Wygląda to w zasadzie tak samo jak w tamtym przypadku, tylko tam prezentowałem Państwu projekt z aplikacji mobilnej, a tu jest szybki projekt ogrzewania płaszczyznowego, ale z aplikacji desktopowej. Wygląda to tak samo. Przy czym tutaj na przykład już mamy ścianę grzewczą, proszę bardzo. Przy czym to nie jest panel, ale ściana grzewcza, także to w systemach mokrych oczywiście program to rozwija i za chwilę, zresztą też się Państwo o tym przekonacie, podkreślam zaletę, nie trzeba mieć fizycznie, graficznie rozrysowanych przyłączy do poszczególnych powierzchni grzewczych, wystarczą połączenia wirtualne. Także to jest olbrzymia zaleta, również patrząc pod kątem wykonywania szybkich projektów ogrzewania płaszczyznowego czy ogrzewania i chłodzenia. Tutaj mamy projekt sufitowy. Proszę bardzo. Taki troszeczkę bardziej rozbudowany. Sufitówka tutaj jest ogrzewanie, chłodzenie sufitowe mokre. Rozdzielacze macie Państwo u góry. I tutaj sobie w tej chwili zajmiemy się już konfiguracją tego naszego automatycznego rozwinięcia. Przejdę sobie na najniższą kondygnację. Jak widzicie Państwo, tutaj zasadniczo z tymi punktami na razie nie ma dużej filozofii, to znaczy ja je tutaj wstawiam wszędzie wprost na źródła ciepła. Zresztą tak prawdopodobnie będzie w przypadku większości albo wręcz wszystkich instalacji grzewczych czy grzewczo-chłodzących, bo to jest najbardziej intuicyjny akurat sposób generowania tego rozwinięcia, o ile ma być ono oczywiście w całości. Także Shift F2, sprawdzamy diagnostykę, czy wszystko jest w porządku i generujemy sobie automatyczne rozwinięcie. Ale już przy okazji tego automatycznego rozwinięcia wprowadzam Państwa już w świat konfiguracji tego automatycznego rozwinięcia pod kątem akurat punktu startowego i włączymy sobie tutaj już działanie punktów sterujących. Proszę bardzo, tak wygląda sufitówka. No to już mniej więcej Państwo widzieliście. Oczywiście program zachowuje wszystkie rzędne pionowe, także to jest ważna rzecz. Te rzędne pionowe dotyczą także odbiorników, także te odbiorniki w postaci płaszczyzn mokrych sufitowych się tutaj znajdują. Natomiast mamy w ten sposób wygenerowane rozwinięcie. I tutaj rzecz krytycznie ważna. W jaki sposób w ogóle powstaje automatyczne rozwinięcie w programie? Automatyczne rozwinięcie w programie powstaje na podstawie dwóch par kryteriów. Pierwsza para kryterium jest związana z wyłączonym akurat tym checkboxem, za chwilę sobie do niego przejdziemy.
i jeszcze raz wygeneruje to automatyczne rozwinięcie. Ono to nam się tutaj ciut zmieniło, także te piony troszeczkę nam się pozmieniały. Natomiast głównym kryterium tworzenia automatycznego rozwinięcia, a powstaje ono od lewej do prawej, patrząc z punktu widzenia wstawionego elementu punkt startowy, to te elementy, to rozwinięcie powstaje według następującego kryterium głównego. Od źródła do najdalej przyłączonego odbiornika. Przy czym nie oznacza to trasy krytycznej hydraulicznie. Także zaznaczam, że tutaj jest różnica pomiędzy obiegiem krytycznym hydraulicznie, a tworzonym automatycznie rozwinięciem, które to opiera się na geometrycznym modelu naszej instalacji, czyli od momentu punktu wstawienia punkt startowy do najdalej usytuowanego odbiornika. Program nam nie rozłącza biegu trasy na rozwinięciu. I to jest główne kryterium tworzenia. Powstaje ono przy wyłączonym checkboxie pion narzuca kierunek rozwinięcia od lewej do prawej. Są jeszcze podkryteria, które o tym decydują, czyli w momencie, kiedy maksymalna długość ukrywanej, to za chwilę też o tym będę mówił, ukrywanej działki wynosi tyle, że jest kwestia sporna, który z końcowych odbiorników jest najdalej i ma być zaprezentowany na, w ten sposób bieg nieprzerwany ciągu działek na tym rozwinięciu, to wtedy decydują ostatnie trójniki, czyli trójnik na zasadzie przelotu ma pierwszeństwo, a później na zasadzie odejścia w prawo i odejścia w lewo. Takie dwa mniejsze podkryteria. Natomiast w momencie, kiedy włączymy sobie pion narzuca kierunek rozwinięcia, w niektórych instalacjach w ogóle nie ma to większego znaczenia. No tutaj mam minimalne, także widać, że te w ogóle piony się nam troszeczkę przemieszały. Natomiast w niektórych instalacjach nie ma to większego znaczenia. Dobrze. I teraz tak, jeśli chodzi o kryterium naszych pionów, momencik, coś mi tutaj, może się przełączę. Jeszcze raz. W momencie, kiedy to kryterium jest włączone z pionami, no tutaj akurat jest instalacja bez pionu, tutaj też jest bez pionu, to musimy patrzeć, jaki jest kierunek tego naszego rozwinięcia, tego naszego patrzenia na pion. To mam nadzieję, jest to wszystkim znane, to znaczy ten trójkącik pokazuje nam wtedy, gdzie jest przód pionu i w momencie, kiedy patrzymy na pion, to wszystko, co jest od 0 do 180 stopni włączone tutaj po tej stronie pionu, to program generuje na prawo, a co jest z tej strony, to program nam generuje, kieruje nam na lewo. Ja tutaj przez przypadek, bo naklikałem, wyłączyłem sobie ten nasz plik projektu, który robiliśmy. Proszę mi dać momencik, ja sobie go w tej chwili tylko włączę jeszcze raz. To jest tylko otwarcie projektu. Niech on mi się jeszcze raz otworzy, tak żebyśmy tutaj zgodnie z logiką marszruty lecieli. Ja tutaj mam pootwieranych bardzo dużo instancji edytorów, dlatego takie lapsusy mogą mi się tutaj zdarzać, także proszę wybaczyć. Ten mały przerywnik, zaraz niech mi się włączy jeszcze raz ten projekt. Bo ja tam naklikałem, po prostu nie kliknąłem w to, co trzeba i on mi się wyłączył. Także chwilkę poczekamy. Jeśli tutaj nam się nie uruchomi ten plik za szybko, to ja wtedy przejdę sobie do drugiego projektu i na drugim projekcie to przedstawię już w sposób pełny, ale zależy mi na tym, żeby to akurat było na tym projekcie. Jeszcze chwilkę. Tak jak mówię, mam tutaj otwartych około 10 inicjacji, pliki projektów są bardzo duże. W związku z tym, o, jeszcze raz, niech mi się tutaj ten nasz edytorek odpali.
Przygotowywanie podkładu. Dobra, jeszcze raz. Wstawimy sobie. O, proszę bardzo. Jeszcze raz punkt startowy. Wygenerujemy sobie, patrzymy tradycyjnie na diagnostykę. Wszystko wygląda w porządku. Tu jest diagnostyka z obliczeń, a nie z naszego automatycznego rozwinięcia. Wrócimy sobie do niego. Proszę bardzo. I tutaj omówię, tutaj przed chwilą przedstawiłem, w jaki sposób jest rysowane automatyczne rozwinięcie, a teraz przedstawię Państwu, w jaki sposób możecie wpłynąć na to automatyczne rozwinięcie. Są czasami takie automatyczne rozwinięcia, gdzie nie da się, zwłaszcza przy źródle czy przy punkcie startowym, rozpiąć biegu głównego, czyli tego, który jest rysowany jedną linią ciągłą od źródła do odbiornika, a program po prostu wykonuje nam te rozłączenia w innych miejscach. I teraz tak, możecie Państwo zadecydować o tym, że po pierwsze będzie inny sposób generowania, to znaczy możecie poprzerzucać na lewo bądź prawo od punktu startowego nasze rozwinięcie, to jest jedna rzecz, a dwa, możecie zadecydować na przykład o kolejności pionów i to za chwilę zaprezentuję. Natomiast w tego typu zabawach, to znaczy jeśli chcecie Państwo podejść do w ogóle uporządkowania swojego automatycznego rozwinięcia pod kątem tego, w jakiej kolejności i po której stronie elementu punkt startowy mają się te piony nam rysować, to polecam zmodyfikować zawartość tego rozwinięcia, czyli prezentowane na rozwinięciu. Ja tutaj tylko krótko zaprezentuję, jak to wygląda. Jak wygeneruję sobie, to mogę mieć tak szczątkowe te rozwinięcia. To nam się przyda, ale przy następnych webinariach, gdzie będę Państwu prezentował fragmentaryczne rozwinięcia instalacji niesymetrycznych, można sobie zażyczyć takie. To są często stosowane, na przykład w wersji 4 w wodzie były tak często prezentowane, bo SAN akurat nie miał automatycznych rozwinięć. I tutaj na podstawie akurat tak fragmentarycznych rozwinięć, tam jest ich więcej, widzieliście Państwo możliwości, czy w ogóle przygotowania tej dokumentacji technicznej w ograniczonym zakresie, tak jak ja tutaj to zrobiłem, albo, że tak powiem, ograniczamy roboczo te nasze elementy. I można po wstawieniu punktu startowego na działkę wiodącą, to też jest ważny parametr punktu startowego, że możecie sobie zażyczyć, czy działka wiodąca ma być zasilania i powrotu, w zależności od tego, jak w ogóle te działki komplementarne są zaprojektowane na rzutach, to może mieć to większe lub mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o sposób prezentacji tego automatycznego rozwinięcia. Dlatego, żeby zadziałał nam punkt sterujący, musimy go wstawić na działkę wiodącą. My tu mamy działki zasilania. I tutaj serdecznie polecam, żebyście Państwo tego typu operacje wykonywali na wykonanym już rozwinięciu, z tego względu, że to moim zdaniem jest czytelniejsze i bardziej intuicyjne, żeby wszystkie rzeczy związane z automatycznym rozwinięciem, czy może nie wszystkie, ale większość, jeśli chodzi o konfigurację elementu punkt startowy, wykonywali na rozwinięciu. I tutaj możecie Państwo sobie zażyczyć, żeby ten fragment był generowany z prawej strony naszego automatycznego rozwinięcia. Możemy tutaj, widać, też zadecydować o tym, żeby nam program inaczej te piony ustawił. A tutaj sobie rozłączymy. Albo damy nie, zobaczymy, jak program na to zareaguje. Akurat tutaj nie może rozłączyć tego automatycznego rozwinięcia, ale jak sobie włączę teraz za pionami i za rozdzielaczami,
tą instalację. O. Proszę bardzo. Tutaj zdecydowałem akurat na tej ścieżce głównej, nie mogłem tego rozpiąć, dlatego zadecydowałem o tym, no to widać, żeby program, bo przed chwilą mieliśmy rozwinięcie wszystkich pionów w prawo, natomiast w tej chwili ja zadecydowałem, żeby program mi rozłączył, on był i tak rozłączony, także to w sumie nie musiałem tego wykonywać, ale żeby program nam rozwijał tą instalację w lewo. Jeśli ja sobie tu jeszcze, o, ponieważ patrzymy, znaczy samo automatyczne rozwinięcie ma kryterium rozwijania według patrzenia na pion, to zobaczcie Państwo, że program wykonał detekcję tego, w jaki sposób patrząc na pion jest podłączony rozdzielacz, a więc opasał go tutaj działkami, bo tak jest zgodnie z tym projektem. No widzicie Państwo, że tutaj akurat jest więcej tych elementów, dlatego jeśli chodzi o takie konfigurowanie i zmienianie ustawień pionów, to polecam w takim widoku, bo tam możecie później sobie Państwo wygenerować później jak chcecie. Dobra, tyle jeśli chodzi o te główne funkcje związane z punktem startowym oraz z tym punktem związanym z sterowaniem, bo w zasadzie on ma, jeśli chodzi o instalacje grzewcze, dwie funkcje. To znaczy, pierwszą funkcją to jest odwracanie z punktu widzenia punktu startowego, czy rozwijanie instalacji na lewo bądź prawo, co tutaj ładnie widać. Proszę bardzo, wygenerujemy sobie jeszcze raz, czyli to jest ta pierwsza funkcja podstawowa, a druga funkcja podstawowa, no ja sobie zmieniłem kolejność pionów. Także to są takie dwie główne funkcje tego elementu, jeśli chodzi o instalacje grzewcze. Natomiast jeśli chodzi o instalacje niesymetryczne, to będę to prezentował na następnych webinariach, ten punkt startowy ma o wiele, wiele szersze zastosowanie. Natomiast tutaj polecam tą ergonomię związaną z tym, żeby generować taki zakres, który akurat w tej chwili nam jest potrzebny, albo który końcowo jest nam potrzebny, jeśli chodzi o samą prezentację wszystkich informacji na automatycznym rozwinięciu, bo nie zawsze jest wymagana, żeby była całość, czasami czasami wystarcza, jeśli są wygenerowane tylko piony, no program daje taką możliwość i tak jak mówię, polecam Państwu konfigurację akurat na arkuszu rozwinięcia. Czyli tu wprowadzamy dwie kolejne rzeczy związane z konfiguracją elementu punkt startowy i elementu punkt sterujący. Przeskoczymy sobie do innej instalacji. To też jest jakaś instalacja grzewcza z grzejnikami. Może ja sobie tutaj zaprezentuję. To jest o tyle ciekawy i reprezentacyjny przykład, ponieważ będę tutaj chciał zaprezentować jedną też z ważnych funkcji sterujących widokiem i sposobem generowania automatycznego rozwinięcia. To jest jedna kondygnacja i znowu lecimy sobie do naszego źródła. Na źródle wstawimy sobie element sterujący. Na razie ja tutaj nic nie rekonfiguruję. Także mam nadzieję, że Państwo przyswajacie, czy też znacie, czy też wiecie, jak wygląda w ogóle sposób generowania. To jest tak naprawdę w większości, jeśli chodzi o instalacje grzewcze, to jest wstawienie elementu punkt sterujący, ewentualne zmiany tutaj, czy dostosowanie parametrów do tego, co chcemy i to jest po prostu kliknięcie na generuj i ta instalacja powstaje naprawdę bardzo, bardzo szybko. Co tutaj chcę Państwu pokazać? Mianowicie wpływ dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest pozorne przesunięcie. Czym jest pozorne przesunięcie? Jest to rozsunięcie działki zasilania i powrotu, gdzie bazą jest rzędna,
która jest zdefiniowana na rzucie płaskim. A więc od tej rzędnej plus minus program pozornie, bo to nie są rzeczywiste rzędne, tylko pozornie przesuwa nam te rzędne. No jest to o tyle w zasadzie wymagana funkcja, że sposób prezentacji tej dokumentacji technicznej raczej nie powinien być taki, że działki zasilania i powrotu na siebie nachodzą. Dlaczego? Dlatego jak sobie tutaj rozsuniemy i wygenerujemy te, no tutaj akurat moim zdaniem to wygląda gorzej niż było, ale pokazuję jak ta funkcja działa. Wrócę sobie do tego pozornego rozsunięcia, tak żeby sposób prezentacji tego automatycznego rozwinięcia i biegu prowadzenia działek, które normalnie na przykład leżą na podłodze na rzucie płaskim, czy na rzucie, to żeby to zaprezentować na automatycznym rozwinięciu jako rozsunięte działki. Ważną funkcją jest tutaj funkcja związana z maksymalną długością ukrywanych działek, bo możemy zadecydować, żeby te działki, które w jakiś sposób tam nam meandrują w poziomie, czyli nie mają wpływu zasadniczo na dokumentację techniczną, a więc te pionowe działki są zawsze prezentowane, a poziome nie zawsze muszą, to właśnie to jest to nie zawsze muszą, bo proszę zwrócić uwagę, że możecie zażyczyć sobie Państwu, żeby program prezentował wszystkie działki, wszystkie jakie są, pionowe, poziome, które występują w projekcie. Pytanie, czy dany projekt, czy dane rozwinięcie na tym zyskuje na czytelności, czy nie, to już jest Państwa, dla Państwa informacja. Natomiast fakt jest taki, że wtedy są porozsuwane te odbiorniki na pewno, tu na plus czytelności, natomiast szczegółowości jest więcej, to też jest kwestia konfiguracji etykiet i ich stawiania. Polecam pobawić się tą funkcjonalnością z tego względu, że tą funkcją, bo ona ma rozmaity wpływ na rozmaite instalacje i tu jest ważny kontekst właśnie tego, co widzimy przed oczami. W jaki sposób ta instalacja została zaprojektowana, to program potrafi w różny sposób je zaprezentować. Jak Państwo widzicie, no tutaj można tak to zostawić, bo tutaj tych odbiorników jest mało, ale jak ich jest naprawdę bardzo dużo, to wtedy można zastanowić się, żeby zaprezentować większość lub no, zerując tą wartość, zaprezentować wszystkie działki na rozwinięciu. I to są dwa kolejne parametry, o których chciałem Państwu powiedzieć. Ma to duży wpływ na instalację, duży wpływ. Znaczy duży wpływ na prezentację automatycznego rozwinięcia. Teraz przejdziemy sobie do naszej kanalizacji, w której już dzisiaj byliśmy dwa razy. Tu w kanalizacji nic spektakularnie innego nie dzieje się w stosunku do tego, co się dzieje w instalacji grzewczej, ponieważ ta instalacja jest taką wersją, powiedzmy, z punktu widzenia automatycznego rozwinięcia najprostszą pod tym względem. Natomiast chcę tutaj Państwu wejść już w elementy konfiguracji etykiet. O tych etykietach będzie dzisiaj jeszcze mowa. Natomiast o etykietach na rozwinięciu. Natomiast zwracam Państwu uwagę, że prawdopodobnie będziemy robili osobne webinariów z konfiguracji etykiet, z wyszukiwarek i przeglądarek tego, co znajduje się w projekcie. O co chodzi z tymi etykietami? Tutaj mamy wstawiony punkt sterujący na ujściu ścieków. Tak jak mówię, z punktu widzenia automatycznego rozwinięcia są to jedne z najprostszych rozwinięć, bo one mają bardzo prostą topologię pod tym względem. Na samą automatyczne rozwinięcie kanalizacji bardzo mocno wpływa parametr, o którym mówiliśmy przed chwilą, a więc parametr związany z maksymalną długością ukrywanej działki. Zwracam na to uwagę, bo w kanalizacji tutaj jest szczególny przypadek, nie ma odcinków działek, tylko są prezentowane całe działki, także ma to duże znaczenie. I tutaj wejdziemy sobie do konfiguracji etykiet. Jest kilka szkół w ogóle etykietowania. Niektórzy robią to dopiero po wygenerowaniu, po eksporcie.
Także można sobie tutaj wyeksportować etykiety, jak się chce, łącznie z całą instalacją. Generalnie eksport do DWG uważam, że może być, nie musi być, może być nieodzownym w ogóle elementem takim finiszującym, jeśli chodzi o dopracowanie dokładne tych automatycznych rozwinięć. Jeśli coś Państwu nie odpowiada, czy coś Państwo chcecie przeedytować w prowadzeniu tras, ułożeniu odbiorników i tak dalej, moim zdaniem wszystko lub bardzo dużo można zrobić w konfiguracji programu. I tutaj ja sobie akurat automatyczne etykiety wyłączę z działek. Dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziałem, ta instalacja jest szczególna, to znaczy nie ma odcinków działek, tylko są całe działki, one są wszystkie prezentowane i od strzału, jak Państwo widzicie, no tych etykiet jest po prostu bardzo dużo. Także taki element, jeśli chodzi o automatyczne etykiety, to ja sobie wyłączę, żeby program mi ich nie etykietował automatycznie, tylko ja sobie będę o tym decydował. Mianowicie możecie Państwo wykorzystywać tutaj do tego wyszukiwarkę, czyli te pierwsze, na przykład powiedzmy, że chcę etykietować te pierwsze podejścia, które odchodzą od odbiorników. One mają taką właściwość, że one wszystkie są zerowe, bo to jest ten taki element generowany automatycznie, ta działeczka generowana automatycznie. Jeśli ja sobie tutaj włączę tak szybciutko tylko wyszukiwarkę, pokażę Państwu, jak to można wszystko zautomatyzować. Zakres instalacji kanalizacji sanitarnej dawać tak. To jest działka podejście. Takie kryterium sobie szybko zdefiniuję. Nas interesuje działka, nas interesuje długość, czyli od zera powiedzmy, one są bardzo krótkie. Zero powiedzmy. Pół metra na pewno nie, ale 5 cm i umiejscowienie. Weźmiemy sobie podejście. To jest element związany z konfiguracją etykiet na rozwinięciu i chciałbym, żeby to ja tylko zaznaczam Państwu, powiedzmy, bo temat jest o wiele szerszy, jeśli chodzi o te etykietowanie. Ja tylko chcę Państwu pokazać, jak sobie tutaj z tym poradzić, czy zautomatyzować takie elementy, jak wstawianie etykiet na działki kanalizacji. Proszę bardzo, tego tutaj troszeczkę jest. Ja sobie zaznaczę wszystkie. No i później te etykiety można też po prostu wstawić wszystkie. I tak, żeby ograniczyć ilość pracy edycyjnej, czy po eksporcie do DWG, czy związanej z tą pracą taką, żeby tutaj te etykiety miały wszystkie ręce i nogi, żeby to było wszystko czytelne. Można skorzystać z automatu, który tutaj ja akurat w tym przypadku wyłączyłem, jak Państwo widzieliście, czyli można skorzystać z automatu. Proszę bardzo, wyłączyłem automatyczne generowanie etykiet dla działek i później sobie po prostu wstawiać po kolei według kryteriów, których jest mnóstwo. Naprawdę można to fajnie zautomatyzować. Widzicie Państwo tutaj, że pierwsze podejścia do tych elementów, do odbiorników są powstawiane. To zyskuje bardzo mocno na czytelności i, że tak powiem, bardzo fajnie porządkuje to w ogóle wstawianie tych etykiet, bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o etykiety na automatycznych rozwinięciach, jest tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy do zrobienia, żeby to jeszcze bardziej zautomatyzować, żeby te etykiety nie wchodziły jedna na drugą, czyli żeby one, to automatyczne rozwinięcie od razu owocowało nam jak najmniejszą ilością pracy edycyjnej. Tyle jeśli chodzi o kanalizację. Tak jak mówię, kanalizacja należy pod kątem automatycznego rozwinięcia do takich prostszych rzeczy. A tu taka moja podpowiedź związana ze wstawianiem etykiet, bo można w ten sposób zautomatyzować wstawienie praktycznie wszystkich etykiet, czyli po kolei tak wstawiać je i po kolei sobie je konfigurować. Skoczymy sobie do następnego projektu. To już jest taki troszeczkę większy budynek. I tutaj chcę Państwu pokazać,
na kanwie automatycznego rozwinięcia, w jaki sposób wstawiać elementy armatury na działki pionowe i na działki pionowe, z tego względu, że to jest wykorzystywane, natomiast widok 2D dla wstawiania elementów armatury na działkach pionowych, które są po prostu jedną kropką na edytorze 2D, no, nie należy do najłatwiejszych, jest to możliwe. Można sobie to robić także na widoku 3D, ale jest to mniej ergonomiczne od tego, jak można to szybko zrobić na naszym automatycznym rozwinięciu. To jest bardzo taki złożony, znaczy trochę większy budynek, natomiast my tutaj mamy instalację w jednym mieszkaniu, to jest instalacja grzejnikowa, tu jest pion, są dwa rozdzielacze, znaczy w domyśle i tak to powinien być podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, natomiast ja specjalnie to rozdzieliłem, żebyście Państwo doskonale tutaj mogli zaobserwować, w jaki sposób się to robi, żeby to było bardzo, jak najbardziej przejrzyste. Ta instalacja grzewcza wygląda w ten sposób. Sobie wyłączę ten widok. Bardzo prosta, samo mieszkanie też nie jest duże, także mamy od punktu do tych rozdzielaczy, mamy dwa rozdzielacze, które nam rozdzielają. Ta instalacja jest mikroskopijna, dlatego ja tutaj nie będę się silił na wstawianie armatury jakiejś tam regulująco-równoważącej, bo taka akurat tutaj nie musi być wstawiona. I to wygląda w ten sposób, że wstawimy sobie punkt sterujący. Tradycyjnie, jeśli chodzi o instalacje grzewcze, polecam, aby to robić na źródle. Jest to najprostsze, najbardziej intuicyjne i z automatu dające nam od razu całą instalację. Proszę bardzo. Ta instalacja wygląda w ten sposób. Zaletą wstawiania armatury na działkach pionowych jest to, znaczy po pierwsze, że jest to możliwe, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że no jest to bardzo proste, a przypominam, że cała instalacja nie musi być poprawnie policzona. Wystarczy, że będzie ona poprawnie połączona, a więc Shift F2 nie może nam zwracać tutaj komunikatów diagnostyki w postaci błędów. I po Shift F2, jak tylko narysujemy instalację, możemy sobie uzupełniać tą instalację później na automatycznym rozwinięciu. Polecam. Ja za chwilę to zrobię, także zobaczycie Państwo, w jaki sposób to wygląda. Natomiast tutaj widzę, że sobie skorzystamy z tego przesunięcia pozornego, bo widzicie Państwo, że tutaj akurat ta instalacja leci dokładnie, zasilanie i powód leży na podłodze. No, na automatycznym rozwinięciu nie wygląda to moim zdaniem dobrze. Także sobie to rozsunąłem. I polecimy sobie tutaj z armaturą, tylko tak jak mówię, ja tutaj nie będę się silił na wstawianie zaworów, na przykład różnicy ciśnienia, bo nie widzę sensu, aby to robić, tylko powiedzmy sobie tutaj, wstawię sobie taki zespół. Ja to wszystko robię ręcznie, to się da zautomatyzować, ale ja to w tej chwili, moim celem jest zaprezentowanie Państwu funkcjonalności jako takiej, żebyście Państwo wiedzieli, jakie są zalety tego rozwiązania. Da się to zautomatyzować, mogę to wstawić na te działki pionowe także w sposób automatyczny. Niech mi się to przeliczy. Tak, etykiety się wypełniły. No i tak, no zobaczcie Państwo, jak to prosto się robi na rozwinięciu, natomiast no, podobnie mógłbym to też wstawiać na 3D. Też podobnie to wygląda, natomiast tutaj ja uważam, że ta funkcjonalność jest większa, tutaj można sobie to przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Na widoku 3D jedynie co to możemy tutaj korzystać z obracania tych naszych elementów armatury. Także po wstawieniu na wszystkie działki robię to raz, konfiguruję to raz na jednej kondygnacji tej bazowej, później jak sobie wejdę wyżej, zaznacza sobie tą instalację. Przepraszam, cóż, ja tutaj wybieram nie to, zaznaczę elementy z obszaru. Zaznaczam sobie tą instalację i sobie ją skopiuję na instalacje wyższe.
tam chyba to do, mamy to piątki. Niech on ją pokopiuje. No, szybkość tego kopiowania zależy od szybkości komputera, tak jak mówię tutaj. Ja mam potwieranych instancji trochę. Mogę sobie przeliczyć w sumie ten plik od razu, żeby mieć też wypełnione etykiety. Diagnostyka jest pod względem automatycznego rozwinięcia OK. Jeśli teraz sobie wejdę na automatyczne rozwinięcie i sobie je przegeneruję. Proszę bardzo. No wszędzie mam od razu tą armaturę pionową powstawianą. Tak jak mówię, na rzucie jest to trudne. Jest to po prostu trudne, dlatego polecam, żeby uzbrajać, czy pod pionem, czy uzbrajać te wszystkie fragmenty związane z określonymi funkcjonalnościami, jeśli chodzi o działki pionowe. Tutaj na przykład odchodzące od rozdzielaczy, czyli tutaj funkcja odcinająco-filtrująca, to polecam w ten sposób to zrobić, a dodatkowo później to pokażę też, jak to ręcznie, pozaznaczam sobie te filterki. Można to zrobić automatycznie, ale ja tutaj pokażę Państwu, jak to zrobić ręcznie, żeby był pełny obraz i wiadomo było, co robię i dlaczego. To po zaznaczeniu tych filtrów, tak jak mówię, mogę to za pomocą kryterium automatycznego wyszukiwania, tylko nie chcę już teraz na to tracić czasu, powiedzmy, że zrobiłem to automatycznie, ale musiałbym zdefiniować kryterium. Chlaś. I tak po prostu po kolei. Tutaj zaznaczając grupowo, mogę sobie bardzo ładnie te etykiety poustawiać. No bo tu, co tutaj dużo mówić, no przy, tutaj będzie ich 3, 6, 12, będzie tutaj straszny harmidor. Nic tutaj nie będzie widać, jeśli chodzi o etykiety, a w ten sposób możecie Państwo w bardzo szybki i prosty sposób raz, że wstawić te elementy, później je powielić na kondygnacjach, a trzy, później poukładać ładnie te etykiety. Także to zasadniczo, jeśli chodzi o kondygnacje powtarzalne, to jest bajka. To jest naprawdę bajka, to się robi bardzo szybko, bardzo sprawnie i fajnie to wygląda. Tyle, jeśli chodzi o ten taki podstawowy i troszeczkę bardziej szczegółowy zakres dla instalacji symetrycznych. Jak widzicie Państwo, mam nadzieję, że widzicie Państwo, że w przypadku instalacji grzewczych jest to proste. Mam nadzieję, że intuicyjne, bardzo szybkie. Ja tutaj Państwu pokazałem pewne elementy związane też z konfiguracją etykiet, czy to w kanalizacji, czy to tutaj. Natomiast to jest temat o wiele szerszy, bo bardzo fajnie można te etykiety sobie tutaj automatycznie i spozycjonować i powstawiać, ale to nie jest temat akurat dzisiejszego webinarium. Myślę, że takie webinarium też wcześniej czy później się pojawi, jeśli chodzi o te konfiguracje etykiet. I to w ogóle we wszystkich obszarach. Natomiast chcę Państwu tutaj pokazać jeszcze rzecz jedną, związaną w ogóle z tym, czym jest to automatyczne rozwinięcie i co ono potrafi, jeśli chodzi o instalacje symetryczne. Tak jak mówię, z mojego punktu widzenia to jest funkcja i funkcjonalność fantastyczna. Gigantycznie przyspiesza ono pracę i nawet jeśli macie Państwo jakieś, powiedzmy, uwagi co do tego, w jaki sposób to program generuje, jest szereg funkcji, jest ich niewiele, jak Państwo widzicie, które można wykorzystać, żeby to automatyczne rozwinięcie raz, że wyglądało inaczej, a dwa, ja uważam, że no nieodłącznym czasami druhem naszego działania jest jednak eksport i edycja w DWG. Natomiast w stosunku do tego, co było w wersji 4, to jest w ogóle przepaść, jeśli chodzi o sposób generowania i czas tworzenia tego automatycznego rozwinięcia, wyłączając tutaj te osoby, które projektują tylko i wyłącznie na rozwinięciach,
Na razie jeszcze tej wersji z ręcznymi rozwinięciami nie ma. Takie postulaty są. Jeśli Państwo będziecie naciskali, będzie tych zgłoszeń dużo, to prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś tam przeanalizowania tego tematu, żeby abstrahując od zakresów obliczeń związanych z tworzeniem na automatycznym rozwinięć kotłowni, to być może opracujemy również rozwinięcia tworzone od zera w sposób ręczny, tylko tak jak mówię, według mojej wiedzy i oglądu jest to kompletnie niezgodne ze standardem BIM, bo tam nie ma w ogóle takich tematów jak praca na wspólnym pliku wielu branż, tylko i wyłącznie na modelu związanym z automatycznym rozwinięciem. Nie ma takich tematów moim zdaniem w ogóle w standardzie BIM. Stąd myśmy od razu wyszli z tą propozycją automatycznego rozwinięcia. Natomiast na koniec chciałbym przedstawić, bo za chwilę będzie jeszcze blok pytań i odpowiedzi, na koniec chciałbym rzecz następującą przedstawić. To jest plik projektu, kiedyś tam robiony, w którym jest prawie 1000 grzejników. I teraz tutaj apeluję do osób, które bardzo mocno i z resentymentem myślą, jeśli chodzi o rozwinięcia pod kątem wersji 4. Polecam naprawdę rewidować swoje tam sentymenty i poglądy na temat tego, w jaki sposób korzystamy i co prezentuje i co może zaoferować nam wersja 5, jeśli chodzi o automatyczne rozwinięcia. To abstrahując od tego, jak Państwo tworzycie i widzicie te automatyczne rozwinięcia, to jednak bierzmy poprawkę na to, jak ogromne jest to przyspieszenie pracy. Ja to tak próbowałem oszacować, że gdybym chciał wersji 4, na której, tak jak mówię, ja jestem wychowany na wersji 2, także ja w ogóle zaczynałem od projektowania w naszych aplikacjach od tylko i wyłącznie rozwinięć, oczywiście nie automatycznych. Tam nas wspomagały moduły, grupy rozszerzalne, też tam był fajny świat, który jakoś przyspieszał nam tę pracę. Natomiast tutaj to ja musiałbym raczej liczyć już chyba w dniówkach wykonanie takiego rozwinięcia wersji 4, nawet korzystając z tych bloków, które częściowo automatyzują nam to rozwinięcie wersji 4. Teraz proszę uzbroić się o chwilę cierpliwości, bo ja, tak jak mówię, to jest około 1000 grzejników. Wstawiłem sobie już tam jeden punkt, to też jest w ogóle no, na pewno jakiś tam wyznacznik, bo ja naprawdę nic nie robię, tylko wstawiłem standardowo, tak jak dzisiaj cały czas to robię, wstawiłem sobie jeden punkt startowy. I teraz porównując to, ile czasu musiałbym poświęcić, tak jak mówię, ja prawdopodobnie to musiałbym robić 2 dni, tak jako zaawansowany użytkownik naszych programów, tak to szacuję. To mam nadzieję, że tutaj program nam pozwoli na wygenerowanie tego rozwinięcia poniżej 2 minut. Także tutaj proszę się uzbroić o chwilę cierpliwości. Będziemy oczekiwać, jak program nam tutaj wygeneruje. Tylko no tak jak mówię, osoby, które naprawdę z sentymentem patrzą na wersję 4, która, zawsze to podkreślam, jest dla nas wspaniałą rekomendacją, jeśli chodzi o w ogóle tworzenie tego typu narzędzi dla Państwa, to naprawdę to jest już historia i polecam przechodzenie na wersję 5 i nawet w ramach tego automatycznego rozwinięcia, które za chwilę Państwo zobaczycie, mam nadzieję, z tej instalacji, która ma prawie 1000 grzejników, to mam nadzieję, że to Państwu jakoś przemówi do wyobraźni, patrząc na to, ile czasu, bo tak jak mówię, ja to oszacowałem na około 2 dni tworzenie takiego rozwinięcia w sposób ręczny w wersji 4, nawet korzystając z tych klocków do automatycznych rozwinięć, to musicie Państwo jednak, no mam nadzieję, że to tutaj będzie zaprezentowane dobitnie, wziąć pod uwagę to, w jaki sposób
szybki, systematyczny, bo to wszystko jest, tak samo wygląda, tak samo jest ułożone w tych samych relacjach do siebie, z tymi samymi typami rysunkowymi i tak dalej, że Państwo, że tak powiem, widzicie tą ogromną, ogromną przepaść, bo to nie jest ewolucja, tylko to jest rewolucja, patrząc na rozwinięcia, co program tworzy w ramach tych automatycznych rozwinięć, a zawsze możecie Państwo skorzystać po eksporcie do DWG z tej, powiedzmy, takiej ręcznej edycji tego rozwinięcia. Zawsze jest to możliwe, zawsze możecie Państwo wykonać. Nie wiem, czy ktoś mierzył czas, ale to jest poniżej dwóch minut. Mamy instalację, zaraz niech ona nam się przełączy, bo tak jak mówię, mam tutaj dużo instancji włączonych tego programu. Voilà. I proszę mi tylko powiedzieć, no czego brakuje temu rozwinięciu? Patrząc pod kątem resentymentów do wersji 4 i ręcznego rozwinięcia. No naprawdę musiałbym się grubo zastanowić, prócz tego, że jest tutaj na pewno, bądź nie na pewno, rekonfiguracja położenia etykiet, bo te tutaj na siebie nachodzą. Ja tego pliku nie liczyłem specjalnie, żeby tutaj nie tracić czasu, także te etykiety by nam się wypełniły. Ale proszę zauważyć, że naprawdę ja tylko wstawiłem jeden punkt startowy na źródełko i wykonałem generuj. I mam nadzieję, robiący wrażenie w ogóle efekt tego automatycznego rozwinięcia. No, tak jak mówię, musiałbym się chwilę zastanowić, gdzie tutaj szukać dziury w tym całym obrazku, żeby to automatyczne rozwinięcie nie nadawało się już prawie że, tak jak mówię, mi się tutaj nie podobają etykiety, tutaj widzicie Państwo zresztą, to o czym mówiliśmy przed chwilą, żeby to nie nadawało się do wyplotowania. Naprawdę, no musiałbym się chwilę zastanowić, co mam tutaj zmieniać. I tutaj jest konfrontacja w wersji 4, jeden dzień, powiedzmy dwa dni z całą konfiguracją tego rozwinięcia, które tam bym tworzył, a tutaj no w zasadzie ze wstawieniem tego punktu to jest dwie minuty. No, mam nadzieję, że robi to na Państwu wrażenie, bo na mnie robi. Tyle jeśli chodzi o zakres, który chciałem Państwu przedstawić, jeśli chodzi o automatyczne płaskie rozwinięcia. Moim zdaniem ciekawsze będzie nasze drugie spotkanie, bo tam będzie zmierzenie się z niesymetrycznymi instalacjami i będziemy tam bazowali na instalacjach ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji, gdzie tam jest nowy, wspaniały świat, jeśli chodzi o możliwości związane z tym, jak program generuje te automatyczne rozwinięcia. Od razu mówię, że takie automatyczne rozwinięcie instalacji niesymetrycznej raczej nie udaje się go zrobić w oparciu o jeden punkt startowy i to będę Państwu szeroko i prawdopodobnie dłużej niż dzisiaj prezentował na tym naszym spotkaniu kolejnym. Proszę Państwa, ostatni etap naszego dzisiejszego spotkania, mamy 11:08, czyli zapytania. Tam Marcin siedzi po drugiej stronie naszego spotkania. I teraz tak, są pytania. Ja tutaj Państwu akurat nie będę prezentował tych pytań, tylko będę je odczytywał. Mam nadzieję, że Marcin Krzyżanowski, który siedzi tam po drugiej stronie, ja jestem dzisiaj w Chorzowie, Marcin jest w Katowicach, no takie czasy nastały, także pracujemy w tej chwili zdalnie. Także temat pytań i odpowiedzi. Przy czym tak, bardzo bym prosił, gdybyście mieli Państwo pytania, to oczywiście ja na nie odpowiem, jeśli będę wiedział, żeby zadawać je do zakresu dzisiejszego naszego spotkania. Zachęcam do współpracy. Część z Państwa mnie zna i tutaj na pierwszy ogień szanowny pan Iwo, który myślę, że zna mnie bardzo dobrze, bo ja przynajmniej go znam ze zleceń, ze zgłoszeń, które ja widuję. Pytanie brzmi następująco. Czy jest opcja zakończenia rozwinięcia na fragmencie instalacji z armaturą, ciepłomierze, zawory kulowe,
za odgałęzieniem od pionu, tak aby program rysował od odejścia na poszczególne mieszkania. To znaczy tak, jest na to zapytanie jest odpowiedzi kilka, bo musiałbym zobaczyć kontekst instalacji. Natomiast tak, da się, ale dzisiaj nie będę tego prezentował, da się tak wstawić punkty startowe, przy czym to nie może być jeden, żeby dało się wygenerować fragment pionu z armaturą podpionową, a także pion, bo to już częściowo pokazywałem wcześniej, z elementem, zestawionymi elementami końcowymi za armaturą, bo myślę, że o to pan pyta. Tylko tak jak mówię, tutaj ja widzę kilka rozwiązań, bo jest kilka różnych możliwości konfiguracyjnych w zależności od tego, jak wstawimy punkty startowe, jak je skonfigurujemy i jak wstawimy i w których miejscach wstawimy punkty końcowe. Teraz tak mówię, nie będę tego prezentował, bo jest kilka różnych rozwiązań, ale odpowiadając na pana pytanie, tak, tylko bardzo chętnie bym zobaczył plik projektowy i to wtedy już indywidualnie panu zaprezentuję. Natomiast odpowiadam tak, jest możliwość takiego wstawienia, takiego zakończenia instalacji na wybranym, czy w wybranym miejscu, tak żeby zaprezentować albo fragment pionu, albo odejścia z instalacją na pionach. Także teraz tego nie będę prezentował, natomiast tak, jest to możliwe. I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie zadaje pan Marcin. Co to oznacza rozwinięcia ręczne? To myślę, że pan Marcin nie pracował na wersji 4 być może, albo na wersji 2. Te rozwinięcia w przypadku wersji 4 i wersji 2 to były po prostu ręcznie wstawiane na arkuszach elementy rozwinięć, czyli można było w ogóle w wersji 4 rozpiąć logikę pomiędzy instalacją projektowaną na rzucie, a tym, co projektowaliśmy, powiedzmy, czy prezentowaliśmy w postaci dokumentacji technicznej na rozwinięciu. Natomiast ogranicza się do tego, że nie wstawiamy, to znaczy nie korzystamy z automatycznego rozwinięcia przy rysowaniu działek i wstawianiu odbiorników. To jest rozwinięcie ręczne, a więc program nie wszystko albo nic wręcz nie generuje automatycznie, tylko my po prostu na arkuszu rozwinięcia bierzemy wtedy, tutaj mamy działki, źródła, odbiorniki, czyli dostęp mamy do wszystkich elementów na pasku narzędzi, tak jak mamy dostęp na zwykłym arkuszu 2D i w sposób ręczny tworzymy to rozwinięcie, prawdopodobnie z dużą analogią do wersji 4 czy do wersji 2, bo tam chodzi o logikę działania czy spajania tych dwóch widoków naszej instalacji, dlatego odwołuję się do tych starszych programów. Wszystko robimy w sposób ręczny. Wstawiamy źródło, rysujemy piony w sposób ręczny, wstawiamy piony, działki rozrysowujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to zasadniczo, tu wracamy po raz trzeci do tego tematu, no jest nieodzowny sposób projektowania, jeśli ktoś tylko projektuje na rozwinięciach. Wersja 5 na razie nie oferuje tej funkcjonalności. Także to jest istotna informacja. Czy na rozwinięciu graficznie można edytować szerokość wyjść z rozdzielacza? Jeśli chodzi o rozdzielacze podwójne mieszkaniowe, nie można tego robić z tego względu, że one są, ich wymiary są definiowane w katalogu, natomiast w przypadku rozwinięć takich jak to, dałbym głowę, że można to robić, bo tutaj są pojedyncze te rozwinięcia. O, jeśli tutaj wstawię szerokość belki 200 i ją przegeneruję, zaraz zobaczymy, czy to ma jakiś wpływ. Nie, to ma tylko na 2D. Ale to jest ważna uwaga, w takim razie ja to odnotuję, bo no tutaj jak ja ją zaznaczyłem, jestem gdzie? Jestem tu na zerze, to tabelka mi się tu rozsunęła. Także na rzucie widzicie się rozsunęła, natomiast
na automatycznym rozwinięciu, jest to prezentowane ideowo w sposób schematyczny. Także nie ma możliwości tego rozsunięcia, przy czym to jest ten rodzaj momencik, bo tutaj mi Marcin daje znać, że czegoś nie widzimy. No ja wszystko prezentuję, także nie wiem, czy Państwo widzicie to, co prezentuję. Ja tutaj zaprezentowałem w tej chwili sposób rozsunięcia, przy czym rozsunięcie belek pojedynczego rozdzielacza na rozwinięciu nie działa. Nie działa, także podejrzewam, że nigdzie nie można go rozwinąć. Ja jeszcze raz udostępnię ekran, żebym, że tak powiem, nie mówił po próżnicy. O, jeszcze raz, momencik. O. Jak tam Marcinie, widać teraz? Ponownie udostępniłem ekran, bo ja tutaj bawiłem się w zasadzie tymi belkami się bawiłem. Dobra, jest OK. Marcin pisze, mój dobry duch pisze, że jest OK. Nie da się. Także na to odpowiadam pytanie, że się nie da. Ja sobie odnotuję to pytanie na boczku i taką uwagę. Jest to uwaga bardzo przytomna z tego względu, że widzicie Państwo te armatury, które, czy te bloki funkcjonalne armatury w tym ujęciu, jaki w tej chwili jest udostępniony w programie, spowoduje to, że jest tutaj po prostu spora ciasnota. Można sobie jakoś z tym poradzić, ponieważ w danych ogólnych mamy coś takiego jak skalę powiększenia i na rozwinięciu ja tą armaturę mogę po prostu sposób jej wyświetlania zmniejszyć. Momencik, aż do 0,1 dałem. Także widzicie Państwo, że przy czym to przesadziłem rzecz jasna, bo na rozwinięciu, na wydruku to już będzie psińco widać. Natomiast jak to tutaj wpiszę, powiedzmy 0,3, to już powinno być tutaj sympatyczniejsze. Natomiast to jest jakieś obejście tego problemu, bo no, odnoszę wrażenie, że o to pytanie zahaczało pana Marcina, czy da się rozsunąć te belki, bo to jest taki ekwiwalent, bo jak rozumiem, chodzi o czytelność tego rozwinięcia, jeśli chodzi o ilość tutaj naciskanej armatury, która zawsze jest znaczna, przy czym akurat w CO to jest powiedzmy mniej uciążliwe, bo najczęściej są tutaj jakieś elementy związane z regulacją przepływów albo zrównoważeniem czy innym podejściem do hydrauliki związanej z obiegami, także tutaj tych elementów armatury przeważnie jest mniej. Pytanie jak najbardziej zasadne i my prawdopodobnie coś być może z tym zrobimy, ale jeśli chodzi o przyszłość, bo tutaj mówimy o tych rozwinięciach ręcznych, które się pojawią, o tych projektowaniu kotłowni, daj Boże, natomiast my na pewno opracujemy jakiś automat, który pozwoli nam w taki sposób zagregowany i w pełni konfigurowalny wstawiać od razu całe bloki funkcjonalne, czyli będzie to jakiś element na pasku narzędzi, jak sobie to wyobrażam, przy czym to ja sobie wyobrażam tylko, że tam będziecie Państwo po prostu wrzucali te elementy armatury i po prostu to będzie się wrzucało na działki, czy być może jakieś takie wprost grzebienie, powiedzmy, czyli rozdzielacze, jakkolwiek definiowane, czy to będzie mieszkaniowy podwójny, czy to będzie pojedynczy, czy to będzie rozdzielacz zrobiony z trójników instalacji, wybranego systemu instalacji rurowej, to takie bloki, takie grzebienie wprost będą wstawiane i to wprost z całymi elementami armatury. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o instalacje symetryczne. Czy na rozwinięciu jest możliwość, momencik, to jest jeszcze kolejne pytanie, tutaj nie ma imienia, nazwiska, tylko jest nazwa firmy, także mówię tam do Państwa z AR Projekt. Czy na rozwinięciu jest możliwość kopiowania armatury na odejściu z rozdzielacza i szybkiego wstawiania na wszystkich odejściach? Na razie nie ma, przy czym, to znaczy tak, jest szybkie wstawianie, nie ma kopiowania, ponieważ te działki możecie Państwo również za pomocą zwykłego kryterium, może tutaj
na tym moim pliku projektu będzie to bardziej widoczne. Są możliwości wyszukiwania, zaznaczania kryterium tych działek, tych O, bo to nawet po długości takie kryterium, bo zauważcie Państwo, że jeśli mam taką instalację powtarzalną, to mogę sobie zdecydować, żeby mi zaznaczył wszystkie działki, bo tam nawet typ rury da się w kryterium zdefiniować, które będą miały dokładnie 1,41 i program automatycznie mi te działki z góry na dół zaznaczy i tutaj zwracam uwagę, że jest funkcjonalność wstaw do wszystkich zaznaczonych elementów, a więc wstawianie tak, ale kopiowania nie ma. Taki postulat gdzieś mi tam migał, także nie wiem, czy nawet ja kiedyś takiego postulatu nie generowałem, żeby dało się to kopiować i pewnie dojdzie do tego, że te elementy można będzie kopiować. Przy czym działa tutaj oczywiście funkcjonalność F3 i F2 na zakresie automatycznego rozwinięcia. Stąd to też na pewno bardzo mocno nam przyspiesza. Kopiowanie nie, grupowe stawianie tak. Także to odpowiadając na to pytanie. Czy jest możliwość wyłączania widoczności na rzutach zaworów ciepłomierzy, które wstawiamy na rozwinięciu? Tak, przy czym robimy to w stylach. Jeśli ktoś ma takie życzenie, to w stylach elementów zwracam uwagę, że te elementy armatury, na przykład jak zawór, raz, że jest ich tutaj ciut tutaj, jeśli chodzi o etykiety, to możecie Państwo sobie potworzyć własne style wyglądu elementów i po prostu dać im wszędzie przeźroczystości. Znaczy tutaj wprost biały. Nie wiem, czy to skutkuje zawsze wszystkimi całkowitym usunięciem, ale można to zrobić na 2D i 3D i po prostu tym zaworom wybrać takie kryterium. Jak widać, nie jest to zautomatyzowane, to znaczy nie jest to na zasadzie, że kliknę sobie checkbox czy wybiorę jakąś opcję. Natomiast można za pośrednictwem wybranego stylu dla takiego zaworu, tutaj mamy zawór, to też na 3D można by było robić. Ten zawór ma swój styl. Jeśli zdefiniujemy taki styl, który ma 100% przeźroczystość na widoku 3D i jest biały i bez grubości linii na widoku 2D, bo te style mogą być, one mogą być rozróżnione. Proszę bardzo, nie wiem, czy tutaj da się rozróżnić akurat 2D, 3D, jest wybór widoku. Czyli da się to jakoś nawet zautomatyzować, bo proszę zobaczyć, że da się osobno zdefiniować i automatycznie przypisać ten styl wyglądu elementu widoku 2D i 3D i osobno na rozwinięciu, czyli na rozwinięciu mogę sobie zdecydować, czy te zawory widać, a na widoku 2D i 3D, żeby ich nie było widać. Przy czym przy standardowym proponowanym przez nas stylu wyglądu tych zaworów są one widoczne po prostu, tylko musicie Państwo sobie własny styl zdefiniować. Tak jak mówię, tamtych zagadnień związanych ze stylami, z etykietami, z wyszukiwarkami i przeglądarkami jest na tyle dużo, że zdecydujemy się, tak myślę, zrobić z tego osobne webinarium. To pani Joanna zadała, przepraszam, nie przytoczyłem pani Ani, pani Joasi imienia. Czy są jeszcze, Marcinie, jakieś pytania? Bo jak myślę, Marcin tam gdzieś z boczku też Państwu odpowiada z tyłu, natomiast mi tutaj moderując przesyła pytania. Dobrze, ogólnych pytań nie ma. Także ja Państwu dziękuję za ten wstęp do automatycznych rozwinięć. Tak jak mówię, dzisiaj garść niezbędnych informacji ogólnych i szczególnych na temat konfiguracji tych rozwinięć i to, co podkreślam, te rozwinięcia, jeśli chodzi o rozwinięcia symetryczne, są o wiele prostsze, robi się je bezproblemowo. Zysk, jeśli chodzi o czas zaoszczędzony na tworzeniu tego automatycznego rozwinięcia, nawet jeśli później je rekonfigurujemy po
naszym eksporcie do DWG no jest dramatyczny i robimy to wszystko szybciej. Tak jak mówię, no ja tutaj, co podkreślam, praktycznie nic nie zrobiłem oprócz ustawienia punktu startowego i mam te prawie 1000 grzejników wygenerowanych w niecałe 2 minuty. Także ten algorytm to jest naprawdę majstersztyk. Tutaj chylę czoła przed programistami, bo to się ociera tutaj o geniusz. Ja znam te algorytmy z tej strony użytkowej, bo ja tam robię mnóstwo rzeczy z tymi automatycznymi rozwinięcia, między innymi pomagając Państwu czy wspierając Państwo na supporcie. Natomiast no, to jest fantastyczny algorytm i zapraszam Państwa serdecznie na 2 lutego, bo najciekawsze z mojego punktu widzenia, to nie chodzi o to, że te są jakoś mniej ciekawe, tylko z mojego punktu widzenia najciekawsze rzeczy będą działy się na tym kolejnym webinarium, ponieważ tam będę Państwu prezentował już bardzo elastyczne i szerokie podejście do wykorzystania wielu, wielu elementów punkt startowy, sposobów ich stawiania, sposobu ich konfigurowania, tak żeby te rozwinięcia tych instalacji niesymetrycznych od razu były fajne, akceptowalne, cieszyły oko i spełniały wymagania dokumentacji technicznej. Dobrze. Co tutaj? No i tyle. Było mi z Państwem szalenie miło. W imieniu własnym, w imieniu Marcina Krzyżanowskiego dziękuję Państwu w takim razie za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia na następnym webinarium. Do widzenia Państwu.